Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą przemiany gospodarcze i społeczne, jakie miały miejsce w Europie. W tym skupimy się tutaj na Anglii, która w tym wszystkim była przodującym krajem, jeśli chodzi o Europę. Jak pamiętamy pod, od końca XV wieku w Anglii mieliśmy ten proces grodzeń, gdzie panowie feudalni zabierali chłopom ich użytki rolne i w zamian za to tam tworzyli te pastwiska, tak jak sobie mówiliśmy, tą ziemię rolną sobie przerabiali. Tutaj odsyłam do jednej z poprzednich lekcji. No ale także panowie ziemscy zyskali często te ziemie na własność, szczególnie w okresie wojny domowej w połowie XVII wieku. Tutaj też odsyłam do jednego z poprzednich filmików. Ziemie dostawali na własność, nie, nie mieli już teraz tych zależności lennych i w ten sposób mogli je dzierżawić. dzierżawić z, 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 z jakimś innym ludziom, tak zwanym dzierżawcom czy też farmerom. Często robili to na długie okresy czasu, nawet 99 lat przykładowo, to był dość taki popularny sposób. Powta, powstawały w ten sposób duże gospodarstwa farmerskie, na których pracowali jacyś najemni robotnicy. Oni by, byli to zazwyczaj wywłaszczeni po prostu chłopi bez własnej roli. Procesy te spowodowały, że rolnictwo feudalne, które zazwyczaj było mało wydajne, no, o czym sobie mówiliśmy już omawiając średniowiecze, zmieniło się na rolnictwo nastawione na masową produkcję, sprzedaż i zaopatrywanie w żywność rosnących wtedy miast. I ten, i ten proces właśnie zmian z tego rolnictwa feudalnego na to rolnictwo nowoczesne nazywamy rewolucją, rewolucją agrarną. Zapiszmy może sobie ten termin rewolucja, rewolucja agrarna. To może poprawię to w. Rewolucja e, agrarna. Czyli e, zmiany, które nastąpiły, jeśli chodzi o produkcję e, na roli. Także z farmerzy oczywiście zaczęli wprowadzać jakieś innowacje, nowe narzędzia rolnicze, zaczęli stosować płodozmian, także szukali jakichś nowych ras bydła, ulepszali ich hodowlę, mieszali te najlepsze osobniki. To oczywiście także wpłynęło na rozwój dużych miast. Chłopi, którzy nie mieli pracy na wsi, starali się znaleźć jakąś robotę do miast i dlatego do nich często emigro emigrowali. Byli tam gotowi nawet pracować za niskie płace, byle jakąś płacę w ogóle mieć. Jeśli chodzi także o Anglię, dalej Anglia po zakończeniu swoich, swojej wewnętrznej wojny w XVII wieku miała najmniej ograniczeń feudalnych, jeśli chodzi o państwa europejskie, a te ograniczenia feudalne często ograniczały rozwój gospodarczy państwa. Coraz bardziej popularny był kapitalizm, o którym sobie mówiliśmy, czyli wolny rynek, który opierał się na zasadzie prywatnej własności środków produkcji, czyli czyli cokolwiek to mogło być, fabryki, rolnictwo, ziemia, banki, no i pracy, jak, pracy ludzi, którzy sami osobiście byli wolni, po prostu chcieli tą daną pracę wykonywać. Jeśli chodzi o kapitał, o środki do inwestowania, dysponowała nimi oczywiście głównie burżuazja, bogate mieszczaństwo. W, także w XVIII wieku wskutek eksplozji demograficznej od polepszających się warunków życia rosły potrzeby zaopatrzenia rynku nie tylko angielskiego, ale także i zagranicznego. I wtedy już nawet produkcja manufaktorowa, która tak była lepsza od rzemieślniczej, powoli zaczęła nie, wy, nie wystarczać i szukano nowych rozwiązań, które by pozwoliły na jeszcze bardziej zwiększoną produkcję. Tutaj także te dążenia starano się, że te wymogi starano się e, usatysfakcjonować z zwiększeniem handlu, morskie, e, ha, handlu morskiego przez zwiększenie handlu morskiego, które popierał m.in. oczywiście rząd angielski. To też sp sprawiło, że Anglia starała się szukać swoich wpływów handlowych na całym świecie. Także si silnie na ten sposób myślenia gospodarczego wpłynął wspomniany wcześniej purytanizm, który ten kapitalizm, wolny rynek znacząco oczywiście wspierał który i miał zupełnie inny etos pracy niż katolicyzm, w którym jeszcze, jeszcze jeszcze dominowało choćby pojęcie feudalizmu. I dlatego to w Anglii mówimy, że zaczęła się rewolucja przemysłowa czy też przewrót przemysłowy, jak inaczej jest nazywane. Polegało to na przejściu od produkcji rękodzielniczej do maszynowej, czyli od produkcji najpierw rzemieślnika, później manufaktury, a na końcu mamy fabrykę, w której już dane przedmioty produkują maszyny. Możemy to sobie zapisać, czyli rzemieślnik. Rzemieślnik, później manufaktura, czyli tak w zasadzie taka większa praca rzemieślnicza i na końcu fabryka. I ten, proces nazywamy, hapsa, ten proces nazywamy rewolucją przemysłową. Rewolucja przemysłowa. Zwiększa się wtedy, znaczy zmniejsza się liczba drobnych rzemieślników i także chłopów, powiększa się natomiast liczba tzw. Tak robotników przemysłowych, jak i rolnych, no i postępuje oczywiście rozwój miast, czyli urbanizacja. No, tak jak mówiliśmy sobie, szukano wtedy nowych rozwiązań technicznych. Szczególnie mm, maszyny częst, y, szybko zaczęto wprowadzać do przemysłu bawełnianego, który powstał dość późno w oparciu na materiał sprowadzony z kolonii słynne pola bawełny choćby w Ameryce, ale o tym sobie na pewno jeszcze e, wspomnimy, gdy będziemy mówić o USA. E, tutaj maszyny mogły być ze spokojem wprowadzone, gdyż nie były one ograniczone przez bunty różnych cechów, które nie, nie chciały zastępywać pracy ludzkiej maszynami, gdyż mogło to spowodować bezrobocie. E, no i pierwszą taką in innowacją maszynową tkacką było wynalezione przez... Johna Keya w 1733 roku latające czułęko. To był taki mechanizm, który specjalny sznur wprowadzał w rów to czułęko, zastępując jego ręczne przerzucanie. Za to w 1765 roku James Harg Hargives James Hargives wynalazł pierwszą wielowrzecionową mechaniczną przędzarkę, która jest nazywana przędzącą Jenny, którą widzimy tutaj na obrazie. Czyli to był rok 1765 i dokonał tego James Hargives Zapiszemy to sobie James Hargreaves Okej, okay. to jest trochę się to jest R IG 1765 rok miała ona 16 w rzecią, czyli, czyli pozwalała naraz wytwarzać 16 nici. Co prawda jeszcze, jeszcze wykorzystywała ona siłę rang ludzkich, pomimo że przędła maszyna, ale wykorzystywała napęd z sił ludzkich, jednak już w 1775 roku, czyli 10 lat później Richard Arkwright zastosował napęd mechaniczny, wykorzystując do tego koło wodne, no a później... Później napęd wodny ulepszono, u, ulepszono w 1779 roku przez Samuela Cromptona. Jednak nadal nie mieliśmy tego choćby maszyny parowej, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi jeszcze jeśli chodzi o ten rozwój technologiczny, rozwijało nam się może to przędzalnictwo, ale w tyle pozostawało nadal tkactwo. No, możliwości tej produkcji nici były znacznie większe niż możliwości ich przetwarzania na jakieś już konkretne tkaniny, ale sytuacja ulega zmianie w 1785 roku, kiedy Edmund Cartwright opatentował i wprowadził na rynek do przemysłu mechaniczne krosno. warsztat Cartwright Cartwright'a wtedy produkował tkaniny z szybkością 40 tkaczy ręcznych, czyli jak widzimy maszyny dawały postęp. To sobie zapiszemy 1700 85 1785 Mechaniczne krosno Mechaniczne krosno I kto to zrobił? Edmund Cartwright Edmund Cartwright O tutaj to to ucieka Cartwright OK ale ten napęd wodny, tak jak mówiliśmy, był trochę uciążliwy. Znaczy nie był taki wydajny, ale i też był trochę uciążliwy. No i przełomowy wynalazek powstał od szkota, którego widzimy tutaj na obrazie, Jamesa Watt'a w 1769 roku. Zmodernizował on silnik parowy skonstruowany wcześniej przez Thomasa Newcomena w 1711 roku. Który, który był zresztą słaby, ale który był słaby i wymagał właśnie jakichkolwiek ulepszeń. No i trochę po jego wynalezieniu, bo w 1784 roku mamy już pierwszą fabrykę, która produkuje w oparciu na, o silniki parowe Jamesa Watt'a. Zwiększa się w ten sposób e, zapotrzebowanie e, na maszyny parowe i w, wpływa to znacząco też na wzrost znaczenia górnictwa i hutnictwa, gdyż tam też są wykorzystywane te maszyny m.in. do wypompowywania wody z zalewanych kopajn, e, kopalń. Czyli 1769 możemy sobie napisać silnik parowy, ale jest to ten zmodernizowany od Newcomena. Silnik parowy. Ok, a 1711 mieliśmy ten... E, możemy sobie zapisać tak ten pierwszy, nie? Tak, jakby, tak sobie w ten sposób to e, zapiszmy. E, no, w hutnictwie też nastąpiły duże zmiany. Pod koniec XVII wieku w hutnictwie żelaza e, przy wytopie tzw. surówki, sobie zobaczcie w internecie, jest takie pojęcie w hutnictwie. Węgiel drzewny zastąpiono węglem kamiennym, udało się to. W 1735 roku z kolei Abraham Derby jako pierwszy wytopił surówkę stosując sam Cox, a pod koniec wieku inny angielski wynalazca Henry Court z kolei opatentował metodę przerabiania surówki na stal czyli hutnictwo też szło do przodu, górnictwo tak samo i raz, wraz ze wzrostem produkcji wiązało się to z przewozem coraz większej ilości towarów, dlatego starano się budować jakieś kanały transportowe, drogi, mosty, myślano o, o jakichś nowych sposobach transportu, które by pozwalały przewozić większą ilość. I w ten sposób w 1803 roku Robert Fulton skonstruował pierwszy statek parowy. 1803. Mamy pierwszy statek parowy. A w 1814 George Stevenson zbudował pierwszy parowóz, którego tutaj widzimy, pierwszy, znaczy to była taka seria, chyba Killing i się nazywały. Ten pierwszy nazywał się Blücher, dla pruskiego generała Blüchera, o którym będziemy sobie na pewno mówić przy wojnach napoleońskich. A, kolejny, a, a taki kolejny z 1829 roku stał się takim pierwotnym wskaźnikiem, jeśli chodzi o te późniejsze maszyny, które były produkowane, ale to były już takie pierwsze koncepcje, można by rzec, może nie prototypy, bo gotowe maszyny, ale takie początki. W, początkowo w innych krajach Europy nie widziano takiego zastosowania dla wynalazków z Anglii, Wąski rynek zbytu nie zachęcał także do jakichś dużych inwestycji, cechy tam narzucały nadal duże ograniczenia, nikt nie interesował się na przykład maszynami parowymi czy jakimiś alternatywnymi źródłami zasilania, choćby na przykład w Rosji, gdzie praca pańszerzanych chłopów po prostu była tańsza w porównywaniu do kosztów jakie poniesiono przy zakupie maszyn parowych. No ale już na XVIII i XIX wieku, znaczy na przełomie tych wieków, Anglia stała się zdecydowanie największą potęgą przemysłową świata, wyprzedziła wcześniej najsilniejszą Holandię, a także wprowadziła zakaz wywozu swoich maszyn parowych, ale wkrótce one tak powoli zaczęły witać we Francji i w innych krajach Europy. Jednak na początku XIX wieku aż 90% ogólnej liczby maszyn parowych pracowało tylko i wyłącznie na Wyspach Brytyjskich. W XVIII wieku także miał miejsce gwałtowny przyrost demograficzny, o którym coś tam napomknąłem na początku lekcji. Był to efekt zwiększenia tylko produkcji żywności, ale także jakich, jakichś początków opieki medycznej, takiej podstawowej higieny. Między innymi upowszechniono i wynaleziono szczepionkę przeciwko czarnej ospie. W Europie ludność w tym okresie zwiększyła się o ponad 50%, a w samej Anglii i Walii o około 64%. Anglii także doświadczono w tym okresie dużych migracji ludności, szczególnie na tereny północno-zachodnie, gdzie, gdzie było dużo złóż węgla, ród żelaza, tam się zaczął rozwijać porządny przemysł, powstały nowe miasta np. Birmingham, Liverpool, Manchester, do teraz zresztą bazujące dość mocno na przemyśle. E, oczywiście wtedy już e, wsie powoli niektóre zaczęły zanikać, dwie trzecie ludności mieszkało w miastach, ale był to głównie efekt migracji, a nie aż takiego wzrostu populacji szczególnego w mieście, bo to w mieście częściej w, w wybuchały epidemie i tym podobne. No i w takich warunkach zaczęły zanikać pewne grupy całe społeczne, jak na przykład drobni rolnicy, drobni rzemieślnicy wypierani przez przemysł, natomiast gwałtownie rosła liczba pracowników najemnych. Powodowało to wzrost bezrobocia, który był spowodowany obniżeniem, gwałtownym obniżeniem płac. Praca w manufakturach i fabrykach była ciężka, a właściciele, którzy chcieli zarabiać jak najwięcej, często zatrudniali choćby kobiety i dzieci, którym można było płacić znacznie mniej niż mężczyznom. Kazano pracować ludziom po 14-16 godzin na dobę. Niektórzy robotnicy uważali, że niskie płace i ta groźba utraty pracy, która zawsze wisiała nad nimi, to efekt zastępowania pracy ludzkiej przez maszyny, bo wcześniej było lepiej. No i tak tutaj się o to sprzeczano i powstał taki ruch, który nazywamy ludydystami. Ludydyści szczególnie aktywnym w latach 1811-1813. No i oni chcieli niszczyć y, maszyny fabryczne, y, zwłaszcza warsztaty tkackie i w ten sposób niby zyskiwać... Y, zyskiwać miejsca pracy dla innych ludzi. Sama nazwa wsiła się od legendarnego Nedo Luda Neda Luda, tak? Nie Neda Luda jakoś po polsku, żeby tego nie kojarzyć. Możecie sobie zobaczyć jego historię w internecie, ale to jest raczej postać legend, legendarna. No ale ten lud, ten lud, ten ruch ludystów Oczywiście nie zatrzymał już postępujących przemian gospodarczych, stąd się, się wzięła później ta, ten obraz Anglii właśnie, w której trzeba pracować za olbrzymie, znaczy za niskie płace, tej nędzy i tak dalej, o której często wspominają później angielscy pisarze w XIX wieku, ale o tym sobie myślę, że jeszcze powiemy także w XVIII wieku pojawiło się kilka nowych ideologii jeśli chodzi o ekonomię Jednym, twórcą jednej z nich był e, osobisty lekarz i ekonomista Ludwika XV e, Francis e, Francis, przepraszam Francis Kenne, może to zapiszę dziwna francuska mowa Francis Ta Francis Kenne On za jedyne źródło bogactwa uznawał rolnictwo, które miało jako jedyne pomnażać dobra. Nazywano te poglądy, poglądy fizjokratyzmem i zyskało one nawet pewną popularność, szczególnie w Francji i niektórych krajach niemieckich. No ale doprowadziły jednak one autora, błędne oczywiście były te wnioski, doprowadziły one do innych z kolei wniosków, że przyrost dobra jest możliwy tylko przy zagwarantowanej własności i wolności osobistej. I myśl ta rozwinęła koncepcję tak zwanego liberalizmu ekonomicznego i zgodnie z tą doktryną, do teraz mamy wyznawców tej doktryny, państwa i inne organizacje gospodarcze i polityczne nie, nie, nie powinny, nawet nie mogą ingerować w stosunki gospodarcze, jakie istnieją między poszczególnymi osobami, organami i tak dalej, dlatego ma, mają zapewnić pewną swobodę działania, jeśli chodzi o ekonomię poglądy te wywarły duży wpływ na pewno na późniejszych przedstawicieli ekonomii m.in. słynnego szkota Adama Smitha Adam, Adam Smith stał się głównym ideologiem wtedy rodzącej się burżuazji przemysłowej i stworzył on taką książkę Badania nad naturą i przyczyną bogactw narodów w roku 1776 roku dość ważne dzieło 1776 roku badania badania nad przyczyną, przepraszam, nad, e, badania nad naturą, naturą i przyczyną bogactw narodów. W niej wysuwał mm, koncepcję tak zwanej, na pewno niektórzy z Was słyszeli, niewidzialnej ręki rynku, wypowiadał w zasadzie wojnę teoriom merkantylistycznym. Uważał, że ta niewidzialna ręka rynku kieruje jakoś osoby prowadzące swój interes, które są oczywiście egoistyczne, ale postępują w ten sposób w stronę takich działań, które tak naprawdę zawsze najlepiej służą społeczeństwu jako całości. Wiadomo, że tam odpowiednie ceny i tak dalej pozwalają na zarobek, ale także służą wtedy, służą wtedy społeczeństwu. Jeśli chodzi o tą lekcję, no to by było na tyle. Dziękuję Wam oczywiście za uwagę. No i do usłyszenia na następnej lekcji. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik a+ +nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.